Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć. Witam cię w ten przepiękny, słoneczny poranek. Dziś naprawdę jasno, naprawdę ładnie. Chmurki takie sobie tylko na tym niebie, co do zasady niebo niebieskie. No takie typowo bajkowe. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, mamy 26 czerwca, 26 czerwca i już 26. infografika, ta taka czerwona, prowadząca wprost do kursu CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI, Corporate Security Intelligence. I się zaczyna. Jest ok. Dzisiaj nie wiem, czy będę mówił dużo. Dlaczego? Dlatego, że infografika poświęcona jest tajemnicą przedsiębiorstwa. A jeśli tajemnicą, no to już nie mogę nic więcej powiedzieć, powinienem się pożegnać. Ale coś tam jednak powiem. Z, <laughs> Zacznę jednak zupełnie mocno i z grubej rury. Mianowicie, w praktyce funkcjonowania firm w Polsce <laughs> bezpieczeństwo informacji biznesowych nie jest wartością szczególnie docenianą, chyba, chyba jeśli w praktyce cokolwiek mamy z tym do czynienia, to dobrze o tym wiemy. I to wbrew deklaracjom, yy, wbrew deklaracjom, ponieważ stanowi bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą potrzebę biznesu, ale nie potrzebę związaną z mm, przychodami, tymi bezpośrednimi przychodami, tylko potrzebę związaną z utrzymaniem firmy. Z zachowaniem w tajemnicy wielu tych spraw w firmie, które, których ujawnienie może spowodować, że firma albo padnie, albo po prostu przestanie być konkurencyjna na rynku. Stąd też należy doceniać coś takiego jak tajemnica przedsiębiorstwa. Przy czym tajemnica przedsiębiorstwa nie jest jedyną tajemnicą w biznesie. Nie, jed, nie jest jedyną tajemnicą w firmie, nie, jedy, nie jest jedyną tajemnicą, którą musimy chronić. I to jest dopiero niezła zabawa, jak człowiek sobie uświadomi, ile takich tajemnic różnych może występować lub występuje w naszym biznesie, w Twoim biznesie? Może nawet o tym nie wiesz. Generalnie mamy dwa rodzaje informacji biznesowych. Jawne, tak, czyli te, które rozpowszechniane są przez przedsiębiorcę bez żadnego ograniczenia w celu dowolnego wykorzystania, na przykład w ramach dostępu do informacji publicznej. Oraz chronione. I tymi chronionymi zajmiemy się dzisiaj. Jedne informacje są chronione ze względu na interes, muszka mi jakaś lata po domu, dziwne. Jedne są chronione ze względu na interes przedsiębiorstwa. I to jest właśnie tajemnica przedsiębiorstwa. Inne zaś ze względu na inne wymogi prawne. I tych innych jest trochę. Za chwilę ci o nich opowiem. Obowiązkową ochroną objęte są na przykład informacje niejawne, księgi rachunkowe i przetwarzanie danych osobowych RODO. Chyba, ostatnimi mm, miesiącami miesiącami po wejściu RODO w życie, no to jednak dosyć dużo słyszymy o tym, że RODO, niechronienie RODO po prostu firmy kosztuje i to niemało. Także no trzeba to brać pod uwagę, trzeba zacząć traktować to poważnie. Mówiłem, są tajemnice, które musisz chronić, a być może tego nie wiesz. Z punktu widzenia biznesu, ochroną muszą być również objęte te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa tak ogólnie powstaje z woli przedsiębiorcy, z woli no, firmy, tak? Nazwijmy, jeżeli firma jest osobą prawną, z, z woli firmy, z woli przedsiębiorcy. Przy czym ustanowienie tajemnicy przedsiębiorstwa ma wpływ na działanie na przykład organów ścigania, organów kontroli. One są zobowiązane do odpowiedniego postępowania z materiałami, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. A to oznacza, że nie ma czegoś takiego jak prawne domniemanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Że ktoś ma właśnie to, co powiedziałem że widzi mi się, to jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie. To tak nie działa. By skorzystać z ochrony prawnej, Tajemnica przedsiębiorstwa musi być wcześniej formalnie ustanowiona, na przykład uchwałą zarządu. Ponadto musi ona funkcjonować, to znaczy, muszą funkcjonować procedury jej ustalania, co jest, co nie jest, a także ochrony, tak? Dwie, dwie, awers i rewers, dwie strony tej, tej samej rzeczy. Jeśli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, musi, muszą istnieć mechanizmy procedury jej ustanawiania i druga strona, jej ochrony. To są dwie wzajemnie uzupełniające się sprawy. Co jeszcze? Musi być pion jakiś odpowiedzialny za to, żeby, żeby chronić informację, która jest tajemnicą przedsiębiorstwa bądź szerzej, tajemnicą w przedsiębiorstwie. No i czy tym się zajmuje? Oczywiście pion bezpieczeństwa biznesu. On jest odpowiedzialny za stworzenie polityki polityki bezpieczeństwa. I co jeszcze? No ta polityka musi, bo to tak troszeczkę na bok odejdę. Ta polityka musi zawierać w sobie procedury identyfikacji, procedury ochrony tych właśnie zasobów informacyjnych i, 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 i działanie całego systemu ochrony informacji, całego systemu obiegu informacji w firmie. Obiegu, bo ochrona nie polega na tym, że zamkniemy to w mikrofalówce, mikrofalówkę w sali, w, w szafie pancernej, a szafę pancerną zalejemy betonem. To nie na tym polega ochrona informacji przedsiębiorstwa. Jakie wobec tego kryje tajemnice przedsiębiorstwo? No poza kwestią prawnej ochrony tego typu informacji, tylko tych, które wynikają z prawa, istnieje cały szereg innych, innych podlegających ochronie. Informacji, które należy chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem, czyli przed wyniesieniem z firmy, przepraszam. Weź pod uwagę, że także działania szpiegostwa gospodarczego są skierowane właśnie, ale nie z te włosiska są skierowane właśnie na na wynoszenie informacji, tak? One są skierowane na, na informacje zastanowiące na tajemnice w firmie. Tajemnice w firmie. Yy, no to takie tajemnice to już powiedziałem. Tajemnica przedsiębiorstwa. No i ona odnosi się wyłącznie do informacji, które mają wartość gospodarczą dla firmy, dla przedsiębiorcy. Chronione są z własnej woli przedsiębiorcy. No celem jest uzyskanie bądź utrzymanie przewagi konkurencyjnej i z niej właśnie biorą się wszelkie klauzule w umowach o konkurencyjności, o zakazie konkurencyjności i tak dalej. Dlatego, no chyba widzisz, jak bardzo ważne jest dokładne ustalenie, ustalenie, co tajemnicą jest, oznaczenie tego właśnie, to trzeba oznaczyć. I tyle. Bo z tego wynikają na przykład klauzule konkuren zakazu konkurencyjności w firmie. Istnieje informacja poufna w rozumieniu MAR, czyli rozporządzenia Unii Europejskiej z 2014 roku w sprawie nadużyć nad ryn na rynku. Też takie tajemnice już istnieją w firmie i funkcjonują. Tajemnica handlowa, oparta na różnych postanowieniach zawartych w umowach o zachowaniu poufności, tak? Tajemnica negocjacji, no to już chyba jak wskazuje sama nazwa. Co jeszcze? Tajemnica pracodawcy. Tajemnica pracodawcy, czyli taka informacja, której ujawnienie przez pracownika może narazić pracodawcę na szkody, a co za tym idzie? Może narazić później pracownika na płacenie odszkodowań. Oczywiście to się wszystko znajduje później w sądzie. Wszelkie dane, które podlegają ochronie, jak już mówiłem, na przykład RODO, czy inne ustawy szczegółowe, na przykład tajemnica bankowa. Informacja niejawna. Informacja niejawna w rozumieniu ustawowym, czyli taka, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla państwa. No, wcale nie przypuszczam, że Twoja firma na 100% wykonuje jakiekolwiek zlecenia, jakiekolwiek projekty, w których, lub uczestniczy w nich, w których mo musi posiadać kancelarię tajną i ma dostęp do informacji niejawnych, jeśli ma to wiesz doskonale, jak skomplikowany jest to temat. Taka informacja również niejawna podlega ochronie w Twojej firmie, w Twoim biznesie. Z zagadnieniem tajemnic przedsiębiorstwa yy, wiąże się bezpośrednio tematyka bezpieczeństwa prawnego firmy, czyli tych wszystkich kwestii prawnych, które są istotne dla funkcjonowania firmy. Czyli co? Na przykład cały dział compliance, tak? czyli zarządzania ryzykiem, a tak naprawdę zarządzaniem braku zgodności. Nie, jakim ryzykiem? Zarządzaniem zgodnością. Zarządzaniem zgodnością. Compliance to jest zarządzanie zgodnością. To znaczy nie zgodnością, że będę godnie, <laughs> tylko zgodnością, zgodnością z prawem. A dokładnie compliance to jest zarządzanie ryzykiem niezgodności. To znaczy to znaczy, czy musimy zapewnić zgodność działalności, każdego rodzaju działalności w firmie z regulacjami prawnymi, z normami, z zaleceniami, tym zajmuje się compliance. Ochrona marki, ochrona własności intelektualnych, walka z nieuczciwą konkurencją czyli chodzi o, uwaga, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Pomawianie, utrudnianie dostępu do rynku nieuczciwa albo zakazana reklama, to jest tematyka, która wchodzi w kwestie bezpieczeństwa prawnego firmy, bo to się może źle dla nas kończyć, to może doprowadzić do kryzysów w biznesie. Yy, kolejne to są działania przeciwdziałające upadłości firmy, rozwiązywanie sporów gospodarczych, windykacja należności już coś tam o niej mówiliśmy, a nawet przeciwdziałanie. Urzędniczemu bezprawiu oraz minimalizacja negatywnych dla firmy skutków działań urzędów, bo i tak się zdarza. Życie już takie jest. No niestety, na to nie mamy wpływu, ale możemy ograniczać, zarządzać, robić to wszystko świadomie. To oczywiście nie dotyczy tajemnicy w przedsiębiorstwie, tylko dotyczy kwestii prawnych i bezpieczeństwa prawnego, ale jak widzisz, ma wielki, wielki, bliski związek z tym. I teraz jeśli chodzi o tajemnice, to myślę, że w tajemnice w przedsiębiorstwie, to udało mi się naświetlić tylko samą problematykę, że są takie sprawy, takie tajemnice, które albo są ustanowione przez umowy, przez prawo, przez, przez przedsiębiorcę i je należy chronić. A żeby chronić, Trzeba wiedzieć, co tą tajemnicą jest i chciałbym, żebyś to dzisiaj zapamiętał. To byłoby niezłe. Natomiast, o tym wszystkim oczywiście uczę. Uczę na moich szkoleniach. O tym, o podstawach tajemnic w przedsiębiorstwie, bo mówić tajemnice przedsiębiorstwa to jest trochę za mało. Czyli o tajemnicach w przedsiębiorstwie oraz o ich ochronie. Już mówię na kursie podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI Corporate Security Intelligence Czyli na kursie CCSIF Na który bardzo serdecznie Zapraszam Ciebie, Twojego pracownika Twojego przyjaciela Twojego znajomego, Twojego znajomego kontrahenta Z którym prowadzisz Wieloletnią na pewno współpracę Zapraszam, zapraszam wszystkich Na kurs CCSIF A na dziś byłoby to na tyle Życzę Ci miłego dnia Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć